nie niepełnosprawni, a ekstrasprawni. Tak mówi się o tych, którzy mimo trudności, jakie niesie za sobą bycie na wózku inwalidzkim, pokazują innym, a także nam sprawnym fizycznie, że wszelkiego rodzaju ułomności mamy tak naprawdę w swojej głowie i że nie ma rzeczy niemożliwych. Wszyscy spróbowali jeden, ale to od początku zastanawiał się, czy chce. Ale tak, no to dokładnie. Każdy nastawiony pozytywnie, każdy chce spróbować. Kolejkę już ustawiali, kto pierwszy, kto drugi. No i każdy, można powiedzieć, że każdemu się udało wystartować i przepłynąć w jedną stronę, a niektórzy to pływali tam i z powrotem po parę razy. Ubiegłą sobotę i niedzielę Wake Park Gdańsk z Kielna wraz z Fundacją z Warszawy Avalon zorganizowali pierwsze pomorskie szkolenie SeatWake, szkolenie dla osób poruszających się na co dzień na wózkach inwalidzkich, polegające na zapoznaniu się z tą dyscypliną sportową. SeatWake to odmiana wakeboardingu, z tą różnicą, że zamiast butów na desce zamontowane jest specjalne siedzisko. Jak wrażenia? Bardzo fajnie, można się bezpiecznie poczuć, tutaj obsługa czuwa nad nami, więc jest super, wrażenia też fajne. Mimo że nie jest to łatwe, to każdy, myślę, warto, żeby spróbował, bo jest niesamowite uczucie tak płynąć na powierzchni tej wody, więc super, super. Pierwszy raz masz do czynienia z pływaniem na desce? Raz już miałem okazję pływać, ale to dosłownie była okazja, więc można powiedzieć, że pierwszy raz tak naprawdę dłużej. Co największą trudność sprawia dla Ciebie? No dla mnie ten nawrót jest najbardziej skomplikowany. Jest tam parę elementów, które trzeba prawidłowo wykonać i dla mnie jest to osobiście najtrudniejszy element póki co. Trzy próby i udane. I teraz próbuj siąść na nią. Musiało się udać, tak myślałam, że będzie lepiej. Pierwszy raz na desce? Pierwszy raz. Powiedz, co największą trudność sprawia? Samo wynurzenie się z wody i start. Pierwszy raz na desce? Tak, pierwszy raz. Nigdy nie miałem z czymś takim kontaktu i bardzo mi się podobało. Czyli można powiedzieć, że jesteś wrodzonym talentem, bo nikt nie wierzył w to, że jesteś pierwszy raz na desce, bowiem wyczyniałeś takie akrobacje, że to nie chodziło tylko o ruszenie z wody, z wyjścia z wody, ale po prostu starałeś się robić różnego rodzaju inne czynności. To po prostu tak wyglądało. Ja walczyłem z wodą i z różnymi siłami i jedyne, co mi się udało, to w jakiś sposób to pokonać. Była to zupełna improwizacja, ponieważ mówię, nigdy nie miałem z takim czymś kontaktu i to był mój pierwszy raz do tej pory, więc nie wiem, jak to wyglądało z boku. W sumie jestem ciekawy, chciałbym to zobaczyć, no po prostu ja się tam dobrze bawiłem i walczyłem o przeżycie. Pomysł narodził się od jednego z naszych klientów, a dokładnie to jego córki u nas pływają. Pan Leopold był dzisiaj też, pojechał na chwilkę do domu, ale jeszcze wróci. Jeździ na wózku inwalidzkim na co dzień, ma sparaliżowanie dosyć mocne, bo TH3. Kiedyś był bardzo aktywny sportowo i stwierdziliśmy, że są takie możliwości i dlaczego by nie? Dlaczego by nie spróbować? A skoro już mamy próbować, to zróbmy to z rozmachem. Fundacja Avalon z projektem Avalon Extreme bardzo nam pomogła w tym wszystkim. Zarówno oni, jak i Lifeguard Gdynia, którzy czuwają tutaj przez cały dzień, chociaż wcale nie muszą. Wcale by nie musieli tego robić. To czuwają nad bezpieczeństwem wszystkich uczestników. Są profesjonalni ratownicy z gdyńskich plaż i nie tylko. Jest z nami także Fundacja Aktywni do Przodu, którzy przyjechali z handbajkami. Dzisiaj można pojeździć całkowicie bezpłatnie, zarówno osoby na wózkach, jak i w pełni sprawne. Ci wszyscy ludzie tworzą to miejsce. Oprócz
tego jest pasja i ta pasja jest wśród wielu ludzi. Michał, który dzisiaj robił pokaz flyboardu, który lata od 6 lat, kręci nam dzisiaj również filmy, materiał z tego, naprawdę mnóstwo wspaniałych ludzi. Wkłada całą masę serca. Karczma, która jest po drugiej stronie jeziora, zarówno dzisiaj, jak i jutro zapewniła wszystkim uczestnikom i ich rodzinom normalny posiłek, obiad, bo to przecież woda to wyciąga strasznie. Mieliśmy pokazy wakeboardu. Napędzany jesteśmy, skąd ten pomysł i czemu w ogóle te chęci, właśnie przez tych wszystkich ludzi, którzy tu przychodzą. I to oni tworzą to miejsce, nie my. Wake Park Gdańsk, czyli chłopaki tutaj z tego miejsca zaprosili nas, znaleźli nas w internecie, szukali kogoś, kto organizuje sitwake'i i to tak naprawdę jest ich idea i postanowili nas zaprosić do zorganizowania tego szkolenia. Wspólnie z Fundacją Również FAR udało się znaleźć tak dużą grupę osób z niepełnosprawnościami, które chcą wziąć udział w tym szkoleniu dzisiejszym i jutrzejszym. Właśnie, ile uczestników? Mamy 10 uczestników, to jest naprawdę bardzo dużo i są to wszystko uczestnicze z województwa pomorskiego, co jest dla nas naprawdę też niesamowite, ponieważ w samej Warszawie my nie jesteśmy w stanie nawet znaleźć tyle osób, ile mamy tutaj właśnie w dniu dzisiejszym. Projekt Avalon Extreme jest projektem sportów ekstremalnych w fundacji, tak? Czyli fundacja oprócz tego, że ma beneficjentów, osoby z niepełnosprawnościami, osoby chore i robi również rehabilitację, to my jesteśmy tak naprawdę tym kolejnym krokiem, czyli projektem sportu, czyli trafiamy do osób, które faktycznie chcą uprawiać jakieś sporty. Nie wiedzą jeszcze co, ale szukają jakiejś drogi, czyli są już aktywne w taki sposób, że są gotowe na to, żeby coś zacząć. Oprócz sitwake'a mamy również sekcję crossfit, mamy drużynę rugby, mamy sporty moto, jak również szybownictwo. Zacząłem uprawiać ten sidewake, można powiedzieć temu, no bo bardzo lubię sport. Przed wypadkiem również byłem aktywny sportowo. Po wypadku okazał się bardzo fajną formą rehabilitacji. No i tak między innymi właśnie wylądowałem na tym sidewake'u, na którym teraz pływam. Niektórzy właśnie zamykają się w domu po wypadku i nie chcą widzieć innych ludzi, odcinają się od społeczeństwa. No ja nie chciałem czegoś takiego, no i właśnie temu poszłem w ten sport. A tutaj temu są takie te akademie sidewake'owe, te szkolenia, że każdy może spróbować, bo jednak coraz więcej widać w telewizji, w internecie, że ci niepełnosprawni uprawiają różnego rodzaju sporty. No i właśnie chcieliśmy zrobić coś takiego, żeby w Polsce też, kto ma ochotę, kto ma chęci, kto chce wyjść z domu i spróbować czegoś innego niż tylko, nie wiem, właśnie jakiś handbike, czy jazda samochodem, czy na wózku tam i z powrotem, tylko spróbować, powiedzmy, jakiegoś sportu nawet ekstremalnego, no bo to jednak działa się tu, robi się różne sztuczki, jest to kontuzjogenne, rok temu sam bark na czymś takim wybiłem. Można by rzec, mało wam. No dokładnie, jeszcze kusimy dalej los. Wakeboarding dla tych, co uprawiają tę dyscyplinę, to emocje, adrenalina, pasja. Dla widzów bardzo efektowny i widowiskowy spektakl. Krótko mówiąc, każdy czerpie z tego przyjemność, no i oczywiście wszystko to w malowniczej, krajobrazowej scenerii, na świeżym powietrzu nad wodą. Czegoż chcieć więcej? Organizatorzy zapewniają, że nie spoczną na laurach jednej imprezy. Już mamy w głowach zawody dla profesjonalistów, mamy w głowach zabawy wakeboardem, czyli konkurs pływania w strojach przebierańców. Też jest naprawdę, naprawdę ciekawie i śmiesznie. Zachęcamy do tego, żeby sprawdzić ten sport, żeby przyjechać, zobaczyć to miejsce. Sport jest jeden i nie ma znaczenia, czy jestem pełnosprawny, czy niepełnosprawny, młody, stary, jestem kobietą, jestem mężczyzną, mam zajawkę, chcę wyjść do ludzi, chcę coś robić dobrego, nie siedzimy ciągle przed telefonem, przed komputerem, wyjdźmy na plażę, spotkajmy fajnych naprawdę ludzi, stwórzmy ten klimat, stwórzmy to miejsce. Aktywizacja niepełnosprawnych poprzez sport sprawia, że wśród takich ludzi jest ogromna siła, radość, optymizm i marzenia. Jakie marzenia sportowe? No jak każdego sportowca, no to olimpiada. W moim wypadku paraolimpiada.